któryś od rana już urzęduje na tarasie, już są pierwsze szkody. Obsikał i inne rzeczy nam zrobił, takie niespodzianeczki, ale Matyśka i tak jest zachwycona, jest wreszcie spokojna. Tak, Mati? Bo cały wczorajszy wieczór się martwiłaś, biedna, co ten ugryź w budzie sam pocznie, nie? On jeszcze nie ma latek, ma 8 tygodni, wiesz? Ma 2 miesiące, o. To mu wchodzi pod nogi trochę. Nie wchodźcie na teraz. Ugryź grzecznie. Tata zobaczy, że zrobi pupę. Jak tata zobaczy co? Jak tata zobaczy, że zrobi pupę, to go opierdzieli. Opierdzieli go? Nie, nie opierdzieli go. O Boże, no to jest straszny dramat. Widzisz, tata jest pewien problem, co? Bo Matylda właśnie powiedziała, że jak tata zobaczy, gdzie zrobił ugryź kupę, to go opierdzieli. Gdzie zrobił? Na tarasie? No. Dobra, ja to posprzątam. Ty się tym zajmiesz? Tak. To co, damy mu najpierw serek? Tak. Okej, okay. Nóż. Ale ma to. Nabity. Ten nóż jest rozbity. Tutaj. Jest. No to tu. O. Dobra. Dziękuję. Otwieramy. No już szuka, zobacz. Daj mu wysyp, no. Zaraz. Poczekaj, ja go przytrzymam. Wyjdzie z siebie. A ty mu jeszcze zrób takie małe, mniejsze kawałeczki z tego. O, żeby tego tak nie rozpaćcał od razu. Spokojnie. Ugryź. Boże. Spokojnie. Żeby miski nie zjadł. Proszę Matyśka, to jest jedna rzecz do śmieci tam na zewnątrz. Dobra, zaraz to wyrzucę. Ale gryź, ugryź trochę, dobra? A tego to nie musisz. Je, Fatku? Idziesz ugryźć? Idzie. Kleszczy tam na łapiecie chyba. A Misia dzisiaj miał już kilka spotkań z ugryziem. Ugryź lubi się bawić tak, że łapie ząbkami, za co się da. I tu już widzę pod oczkiem. Chciał cię pocałować chyba ten ugryź, co Miniu? Jest godzina... Chyba coś koło 11 już, a ja dopiero umyłam włosy, bo po prostu jestem nieudana w takim pędzie, że coś okropnego. Musiałam parę razy pilnować ekipy, bo przecież ugryź to jest jednak gangster, no. Już pomijam to sprzątanie z rana, no ale nic. Jest 11, pora na szybką, małą kawkę z Pawełkiem. No i zaraz się biorę do innych obowiązków. Ale ugryź dalej robi na mnie wrażenie, jest przekochany i przepiękny jest. Chodź, na łóżku, ty. Ugryź, chodź tutaj do nas, chodź. Na łóżku. Spodobało się na tarasie? Wypadnie stamtąd, już koleżko. Wypadź z tarasu. Niek. Ty jesteś gangster mały taki, że nie wiem, wyjdzie ty. Chodź, chodź, idziemy na dół, chodź. Musisz się przytulić. Musisz tego małego miska. No, jest bardzo kochany w tym domu, przytulany. Ugryź, jak się tu zlejesz, to przysięgam, że ci kopa w dupę zasadzę. Wypadł mi stąd, już. Ja już tutaj dzisiaj myłam podłogę. No, spodobało się gówniarzowi. Uciekamy stąd, idziemy stąd, szybciutko. Chodzimy. Chodzimy, Ugryziu. A drugi gówniarz ma tutaj super zabawę, proszę bardzo. Maczanie łapek w wodzie, brudnej. Uciekamy stąd, już, wszyscy. Paweł pojechał coś tam załatwić, a ja siedzę i pilnuję towarzystwa. Trochę strach ich tu teraz zostawić. Władek urzęduje. Ugryź też. Matylda też gdzieś tam coś kombinuje. No ja muszę iść umyć, nie umyć, uczesać włosy, muszę powiesić pranie i naprawdę boję się stąd odejść teraz. Albo któreś wpadnie do wody, albo się któreś pogryzie, albo nie wiem, co się tu wydarzy. No tak czy siak siedzę i czekam. O, ugryź, co żeś, co ty żeś zrobił? Misio? Ja ci dam! O ty gnojku! Co ty tu zrobił? Kwiatka mi wyjął z doniczki. Gangster! No i są pierwsze szkody. Ty będziesz za chwilę miał kłopoty, gnojku. Gdzie ty poszedłeś? Wypadł mi stąd! Następny już bierze. No patrz jaki gol koleś. Uciekaj! Wypadł, mówiłam.
Czy to twój smok? Dawaj. Dawaj mi tego smoka, bo się Władek drze. O! Ała! Misek. Dobrze, mama już. O Boże. Już mamy Monia, idziemy go umyć. Matyśku, zostaniesz z nim chwilkę? Takim małym, grzecznym siaczkiem, no. Się zaczyna, widzę. O, gangster próbuje nam wyciągać pranie. Nie wolno ugryźć. A umiesz wieszać? Ugryź? Umiesz? Nie umiesz, to odejdź! Mnocha. Nie no, nie dawaj mu, to ty! Ugryź, no czy ja dzisiaj coś zrobię bez twojej pomocy? Idź mi stąd! A ty się nim zajmij, bo przecież na prania nie mogę powiesić. A nie chcę. Aha, no super, dzięki. Zapraszam państwa na obiad. Ciebie wprawdzie nie zapraszałam na obiad, ale możesz przyjść. Ricia ma w nosie i już się opala. No bo jesteś mokry, gangsterku. Dobra. Czekaj, Wodzie, wezmę cię na kolana, dobra? Towarzysz. Mantyszka, jesz tam coś? Mhm. Usiądź sobie, kobito. O, tam ciele się opala. Dzisiaj Paweł zauważył, że Ricie złazi skóra z nosa. Tak się zjarała. Za dużo na słońcu przebyła. Zasiadłam na chwilę na leżaku i miałam nadzieję, że uśpię Władysława, bo on dzisiaj po prostu no nie może przymknąć oka. Jest bardzo zmęczony, chodzi i mędzi cały dzień od rana, bo wcześniej się obudził też, ale zasnąć nie ma zamiaru. Teraz polas tutaj do Pawła. Na Paweł naprawia drzwi do kojca ugryzia. No i to i taka bida towarzyszy. Władek po paru godzinach walki jednak usnął. Więc tym bardziej nie chciało mi się dzisiaj robić spaceru na osiedle. No i po prostu jadę. Odbieram Klarę. Wracamy. No i dzisiaj znowu będziemy grillować. Bo mamy tego tematu sporo. Nakupiliśmy przed tymi imprezami i... No i teraz będziemy to jedli. Ale w sumie fajnie, bo jest pogoda całkiem znośna. Świeci słońce, więc tak czy siak siedzimy na dworze. Nie chce nam się wchodzić do domu, żeby tam spędzać godziny przy garach. Więc to grillowanie to jest naprawdę fajna opcja dla nas. No i wracamy. Dzisiaj chyba jakąś karkówę robimy. No i zajmujemy się dalej naszym małym łobuzem. Zanosi się na to, że będzie z nim co robić. Znaczy będzie kogo pilnować. No ale pomimo tego, że jest takim zbójem, bo na takiego właśnie to się zanosi, to jest naprawdę, już to mówiłam wielokrotnie, przesłodki. Jest taki ładny, jeszcze się trafił, że no po prostu... Larcia już odebrana, nie dała mi szans nie wejść na plac zabaw, no więc odpuszczam i wchodzimy na chwilę, chociaż tam już Matyśka nie może się doczekać na swoją towarzyszkę, ale idziemy chociaż zjechać. Nie, Klarcia, idziemy pozjeżdżać chwilę? Nie, na huśtawkę! Dobra, ta huśtawka to myślę, że może wspominać jeszcze moje czasy przedszkolne. Dobra, już cię tam sadzam. Potrzymam cię. Co ty tu masz za skarby? Tak. Masz balonik? Daj, dobra, ja to wezmę od ciebie. Daj, łapciu. I jogurcik, dobra. To stawiamy sobie tu. A ty się ładuj. Jeszcze raz powiedz. Mogę jeszcze na zjeżdżalnię? Na zjeżdżalnię? Możesz, kochanie, zaraz pójdziemy. Nie kopnij go, Moniu. Fajnie, co? Tęskniłaś za placem zabaw? No pewnie, że tak. Ja w sumie też. A zjadłabyś coś? Czy jesteś najedzona po obiadku? Jestem najedzona. Najedzona, dobra. A tęskniłaś za nami... no co ty, tak się nie schodzi, gwiazdo! Tęskniłaś za nami trochę? A, są rzeczy ważne i ważniejsze oczywiście. Dobrze, proszę bardzo. Chciałam mieć
Ogień. Jezu, to jest dziecko, po prostu żywioł. Matyśka zawsze jest taka spokojna, ona wszystko obliczy, przekalkuluje, oceni ryzyko. A to po prostu jest mały wariat. Całkowicie inny temperament. Jest, coraz. No to dawaj. Chodzisz, szuka, żeby tylko było więcej wrażeń. Łebku, działaj, działaj! Tamtędy wchodzisz? Łatwiej jest? Dawaj. I gdzie dalej pójdziesz? Ja tam spadniesz. Chodź. Chodź, chodź. Ugryź pad. Wyszkolili cię, jak nas nie było? Znaczy, jak mnie nie było? Słyszałam, że cię szkolili. Czego go uczyliście? I co? Czekaj, muszę się zbliżyć, bo nie słyszę, co mówiłaś. Czego go... A czego go uczyliście? My przychodził, a my mu dawaliśmy kropki. I co, pojętny gość jest? Tak. Czy lepiej nie mówić? Tak? Dzisiaj karkówę pan serwujesz? No. Taką pyszną, rozbitą. Jergamska. I doprawioną przez panią Kosową. A, no tak. To Ewunia się tak postarała. Co tam, łapku? Jadę samochodzikiem. Jedziesz sobie samochodzikiem. Gdzie jest ten nasz gangster, ugryź? Co taki grzeczny jesteś? Co? Już nie udawaj. O buzie. A drugi cielak? Tu sobie leży damulka. Dobre rzodkiewki? Tata dzisiaj zrywał, wiesz? Nic się nie działo. Wracam do domu po Władysia, bo on sobie tam śpi. A ja nie zostawiłam przy niej żadnej kamerki, więc stoję tak i się zastanawiam, czy już, czy jeszcze. Ale on tak w ciągu dnia potrafi nawet 2 godziny spać, jak ma ciszę w domu, więc na pewno jeszcze się nie obudził. No ale chyba pora go podnieść, jeśli mam spokojnie zjeść. Jeszcze jeden temat mi się teraz przypomniał. To moje surfinie. Nie jestem specjalistką od kwiatów, ale mam ochotę je troszeczkę porozsadzać. Tutaj w tej doniczce są 3 kwiaty i widzę, że no bardzo gęsto rosną. I wręcz chyba jeden wchodzi na drugi. I wydaje mi się, że może nie głupie by było, jakbym po jednym z każdej z tych 2 donic wyjęła i włożyła do skrzynki. Mam jeszcze jedną wolną skrzynkę i nie wiem, może jutro się za to wezmę. Tylko... No właśnie, jeszcze im brakuje jednej doniczki do tego, ale to jutro bym się tym zajęła. Nie wiem, czy to się uda, czy nie pogorszy ich stanu w ten sposób, tych kwiatków. No ale... Ale spróbuję, co mi zależy. Dziewczynki? Mhm. Smakuje wam? Tak. A panu smakuje? Dobre? No dobre czy niedobre? Ale, mina. Widać, że obudzony na chama. Widać, jest niebo obudzony. Po obiedzie to i na kawkę przyszła pora. Tu się ognisko dopala. Ugryź! Co ty tam robisz? Je rybę. Brywam. Brywam moją gumkę. Ej, ty mnie tu nie gryź, ty. Moją gumkę zabierzeć. Jaki fajny bób mamy. No. Bober. Nie, nie, nie.
Co nie? No one się bawią, zobacz. To znaczy ja nie wiem, czy Rita się bawi. Ale ugryź na pewno się bawi. Ugryź dzisiaj próbował dojść Ritę. Nie wiem, czy wy widziałyście dzieci. Ja się zaprowadzę do budy. Nie zaprowadzę go do budy. Lepiej idź o niebo. Władziu, co się dzieje? Ale kto z kim będzie rajku? Dzieci z psem, czy to jest psem? Ej, Klara, tak się nie robi, nie wolno. Nie wolno używać nóg. Jeszcze raz to zobaczę. Przy psie. No, miałyście koło, nie? Dostanie, idzie do klatki. Ja? Czy ty idziesz do więzienia znowu? Trytytami cię spiąć znowu? Ała! Takie spokojne popołudnie. Ja cię idę zaprowadzić do więzienia. Tak? Ja będę trytytkami spieszy? I będzie ci głupio. O. Poczekaj, odbiorę. Poszalał, poszalał i poszedł spać, ugryź. Śpi tam gdzieś pod wiatą, pod stołem. Chwila spokoju. Rita może sobie spokojnie teraz właśnie popatrzeć na swoje podwórko, poodpoczywać, dupę opalić. O, jedno zamknięte w trampolinie. Na trampolinie drugie demoluje drzewa, a trzecie się wspina na drzewach. No, ja mogę sobie chwilę posiedzieć w względnym spokoju. Klarcia, ale pokaż mi, co ty robisz, bo nie widzę. Czeszesz ugryzia? Pokaż. Ale delikatnie. Klarciu, pokaż, co ty robisz. Idziesz, Władek, zobaczyć też. Delikatnie. Boże, ugryź, ty jesteś cały w piachu, ty... Gamoniu śliczny, no ty gamoniu. Gamonia. Buzi chcesz mi dać? Odej. Jak tam? No walka o śmieci jest teraz. Ugryź zbiera punkty. To jest jego teren. Mhm. Może wszystko jest jego. On jest królem tego podwórka, już widzę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie? Ugryź jak? Ugryź! Kolejny dzień dobiega końca. Dzieciaki już są po wieczornym rytuale karmienia piesków, no nie? Matyśka to chyba się jeszcze żegna z ugryziem, bo przecież biedna rozpaczała wczoraj i dzisiaj zanosi się na powtórkę z rozrywki. Rycia, ty też się żegnasz z ugryziem? Ugryź poszedł spać już. Jeszcze tam sobie spaceruje koło domku. Machają wam. I zaraz idzie do końca. Na noc, a my robimy mannę, nie Władziunio? No, idziemy robić mannę. I idziemy gdzie? Z kimono idziemy, kolejko. Tak, ja też się cieszę. No, a potem już tylko relaks, proszę Państwa. Także żegnamy się, tyle na dzisiaj. Dobranoc, bye bye.